No w zasadzie cała znajomość z księdzem Karolem Wojtyłą rozpoczęła się właśnie przy parafii świętego Floriana. W 1949 roku z Niegowici przyszedł na wikariusza do miejsca, gdzie w tejże parafii działało już ładne kółko ministrantów. To kółko prowadził ksiądz Czesław Optułowicz. On również zajął się nami i można powiedzieć, że to była organizacja, która prężnie działała, bo nie tylko to była liturgiczna służba, ale i również praca z takimi chłopcami, jak my byliśmy. Ksiądz Karol włączył się w ten nurt. No i było to, on był zresztą bardzo przyjacielski dla młodzieży, a myśmy się do niego również lgnęli, no, normalnym trybem. Nastąpił ten moment, kiedy w 1955 roku no, była decyzja pracować, nie pracować. No. Ksiądz Karol wtedy już był sporadycznie w 40. Przepraszam, 55 rok. Bo on z parafii, że tak powiem, miał kontakt, ale już zajmował się profesurą na Uniwersytecie Lubelskim. Zamieszkiwał wtedy na Kanoniczej. Ale przypadkowo go spotkałem gdzieś tam na przystanku. Na przystanku tramwajowym na ulicy Basztowej, tam przy tej wieży na skrzyżowaniu Basztowa Długa. I mówi do mnie, ja pytam, znaczy mówi do mnie, cześć Aluś, ja mówię, no, pochwalony i tak dalej. No co słychać? Ja mówię, no, no nie wiem co robić, czy uczyć się, czy nie. No, zrobił dziwną minę i powiedział, Aluś, ucz się dalej. I to była mowa. Był to człowiek, który absolutnie nie narzucał swoich jakichś tam swojego, jak nie rozkazywał przede wszystkim, nie był apodyktycznym, co innego, przychodził do nas, bawił się nawet z nami piłką, czy jak tam graliśmy w piłkę, bo to tak troszkę było zakazane koło kościoła na trawniku grać, no to nas tam trochę bronił, ale był przykładem. Co znaczy przykładem? Co znaczy, no. I tu się odwołam do jakiejś może późniejszej okresu. W latach, kiedy jeszcze bywał, właśnie tu jest trudno powiedzieć, który to był rok, ale mieliśmy się wybrać na wycieczkę w góry. Rano gdzieś tam, no więc msza święta u świętego Floriana wczesnym rankiem, może około chyba godziny 6, albo może nawet wcześniej, krótka, przed ołtarzem Matki Boskiej, czyli patrząc z frontu po lewej stronie, jeżeli dobrze pamiętam w tej chwili. Msza się odbywa, kończy się, modli się. Czas ucieka. Czekamy, nie? Skończył, przyszedł do zakrystii, wszystkie gesty wykonał, klęczy na klęczniku. Czas mija, jest godzina 5 minut do odjazdu. No, nie jest to daleko do dworca, bo tam jest dwa kroki. Brakuje już 3 minut, może przesadzam. Wreszcie, no złe słowo, skończył swoją modlitwę po mszy i poszliśmy, no zdążyliśmy jeszcze. No taki był, który dawał ten przykład wszystkim w zasadzie. Tak to można określić. I zaczęliśmy chodzić za namową troszkę starszych naszych kolegów. Tu można wymienić Jurka Ciesieckiego czy Zdzisława Heidla. Na wycieczki. Głównie na razie piesze, a później kajakowe. No ale to kajakowe nastąpiły w moim wypadku troszkę później, bo trzeba było mieć ten sprzęt, kupić albo
pożyczyć albo jakoś zorganizować. Więc pierwsza wycieczka to była wycieczka w Bieszczady, którą prowadził Janusz Ryger, który notabene też ten szlak czerwony, jedyny w tym czasie w Bieszczadach, malował poprzedniego roku. I poszliśmy. Więc pojechaliśmy do Zagórza, z Zagórza jedziemy do Komańczy, rok 56. I w pewnym momencie na tej trasie Zagórz Komańcza wchodzi patrol dwopistów i mówią: gdzie, dokąd? No to Komańczy. Gdzie mieszkacie? No gdzieś dalej. Tubylcy jechali dalej, obcy musieli wysiąść na następnej stacji. Tą stacją było Duszatyn. Nie wiem, jak się ta w tej chwili nazywa, ale Duszatyn. No i stamtąd rozpoczęliśmy dokładnie w zasadzie tą wyprawę w Bieszczady, jeziora duszatyńskie. Wyszliśmy tam. No, pogoda nie była najlepsza, w związku z tym biwak był w miejscu w tej chwili niedostępnym, bo to jest ścisły rezerwat przyrody w Duszatynie. Tak się to rozpoczęło i były potem następne wycieczki. Ja, jakim był? No, był kumplem, można powiedzieć. To nie był człowiek, którego należało się z nim jakoś tak, wie pan, obchodzić, jak z jajkiem. Nie, on był równorzędnym partnerem do naszych celów. Sam nosił plecak, sam również rozbijał. No oczywiście był odciążony od prac jakichś tam gotowania. Ktoś, kto patrzył z zewnątrz, to nie mógł odróżnić. Co innego, ja tutaj się w pewnych momentach troszkę obawiałem, to znaczy w momencie, kiedy odprawiał mszę świętą, polową. I to w różnych warunkach. To znaczy w warunkach wycieczki, to były albo plecaki złożone, albo jeszcze jakiś inny sposób zrobione w postaci, powiedzmy, patyku, przykryty czymś. Bałem się, że ktoś może, no, jakaś obca osoba, nieświadoma pewnych rzeczy, może się zjawić i może być, ja wiem, albo zaszokowana, albo jakaś inna reakcja może powstać. Wydawało mi się to zawsze troszeczkę takim niebezpiecznym momentem, ale to się nie zdarzyło. Jeżeli słyszeliśmy, bo to był taki jeden moment, że tam ktoś szedł gdzieś, to jeden z kolegów szedł tam troszkę dalej, albo zagadywał tą osobę, gdzieś ją odciągał, albo jakoś tak się wszystko to układało bardzo dobrze. W każdym razie nie było żadnego incydentu. To była jednak kuźnia pewnych talentów czy pewnych myśli. Stamtąd się wywodził ksiądz Jerzy Bryła, który też był kanonikiem, może jest jeszcze, ksiądz Józef Rozwadowski, biskup, no i wielu jeszcze innych. Także jak się tam spotykało dwóch księży, a był wśród nich Wojtyła, to ja już nic nie rozumiałem, co oni mówią do siebie. No więc taka to była atmosfera w tym czasie. W takiej jakiejś pogodzie bardzo złej. Plucha, mokro, już szarzało. Schodziliśmy z pasma górskiego, szukając jakiegoś noclegu. Weszliśmy już w zasadzie w drogę wiejską. Ciemno się już robi, leje dalej pod płatkami. Ja celowo tak nawiązuję do atmosfery, jaka tam panowała, bo potem będą dalsze konsekwencje tego. Odezwał się głos jakiś. Człowiek tam mówi: proszę, chodźcie tu do mnie, bo ja tutaj mam chałupę, to sobie możecie tego. No, proszę bardzo. No. Weszliśmy, no, opustoszałe były głównie te chałupy. Ona była dość jeszcze w dobrym stanie. On tam nie mieszkał, tylko miał jakąś duża sala. No to możecie sobie tu spać. Duża sala, może z 20 albo więcej metrów kwadratowych. Rozbijamy. Namioty, coś tam, wszystko się kładło, potem to już namioty nie były potrzebne, same jak takie, śpiwory. Odzywa się pukanie do drzwi. Otwieramy, patrzymy, nie gospodarz, tylko wopista. Wopista z karabinem, tak, tego,
co to za wycieczka, no mówimy tam to. Notabene znowu, wycieczki były zabezpieczane przez kolegów, którzy no, mieli, myśleli, na przykład to albo organizowana szlakami Waltera, generała Waltera, albo jeszcze jakiś tam, pod elidą Politechniki, prawda? No więc w porządku, no, no to salutuje, mówi, proszę iść do kontroli, do komendanta. Cóż się okazało? Naprzeciwko była stanica Wopistów i pan komendant, ponieważ schodzimy z gór, z granicy w zasadzie, no, kazał nam się sam zameldować. No to mówię, jak to będzie, nie? Tu ksiądz, no ale oczywiście cywil. Ja jakoś ustawiłem się, że byłem chyba drugi za nim. Znaczy on w międzyczasie tam jeszcze ktoś wszedł. No każdy pokazał dokument, dokument, pokazał dokument, odszedł, dokument. Nic, nic. Jak wiadomo, to miał dokumenty. Miał legitymację, profesor, kuluk, koniec. Nie? A czy adiunkt, czy profesor, koniec. Nie było wpisane księdza. Mówiąc już o ogniskach, które były bogato śpiewane w tym czasie, głównie mazowsze, piosenki mazowsze, a nierzadko był naciągany na solówkę swoją. Solówka jego to wyglądała na tym, że śpiewał o walce bokserskiej, czyli naparzaniu się Maxa Schmelinga z Joe Louisem. O, taka była kiedyś w jakichś tam przedwojennych czasach powstała. I chętnie śpiewał to. No. No, lubiał te właśnie ludowe z repertuarem Mazowsza. Powstawiały również piosenki do słów, które wynikały z całych tych wypraw. Takie słowa ułożył Roman Ciesielski i powstało to jak kalosz mknie po czarnej hańczy, ale jakoś dziwnie tańczy i takie dalsze słowa, kiedy tam majtek, bo on w pierwszym okresie pływał na dwójce z majtkiem, czyli z kolegą naszym, głównie z Rybickim, Krzysiem. Admirał zajmował się tą stroną techniczną, jak gdyby, wybierał. Oczywiście to była konsultowana sprawa, głównie z Jurkiem Ciesielskim. Konsultowana sprawa, gdzie pojedziemy i jak zrobimy. Natomiast jak dojedzie wujek, bo oczywiście w tych kontaktach publicznych, kiedy był po cywilnemu, no tak, żeśmy się do niego zwracali, bo inaczej no, byłby zdekonspirowany, powiedzmy. To polegało na tym, że żeby technicznie przygotować, to znaczy ogłosić coś, termin również był uzgadniany jak gdyby na wyższym szczeblu, żeby to zgrać wszystko, co wziąć, jaki pociąg, którym pociągiem pojedziemy, gdzie się zatrzymamy, jaka będzie trasa, gdzie będzie poczta, gdzie będzie zaopatrzenie można, gdzie poczty można wysłać, odebrać na Poznerstand i tak dalej, i tak dalej. A później no, miał kierować wyprawą, ale to tak różnie bywało. Ja byłem młodym, Jurek Ciesielski, no, 7 lat starszy ode mnie był, tak. No więc już troszkę taki dystans był, wiesz. On po prostu uzgadniał z księdzem Karolem, kiedy przyjedzie, jeżeli miał przyjechać i kiedy ma odjechać. To było dla mnie, a przypuszczalnie dla większości. Ja nie dbałem, że muszę wiedzieć, prawda? Bo to jednak były czasy, kiedy należało te sprawy trzymać raczej w tajemnicy, czy nie chwalić się tym. I tak to się odbywało, a potem no, te wszystkie codzienne sprawy, to znaczy jak płyniemy, gdzie, kto pierwszy, kto drugi, kto zamyka. Organizacja była. Otwierający, zamykający. Nie musiał być admirał prowadzący, czy
To miała być jakaś osada, admirał mógł sobie tam pływać gdzie chciał. Znaczy gdzie chciał, no jedzie, ktoś zamykał, bo komuś się coś stało, prawda, musiał wyjść. Trzeba było ten koniec, zamknięcie zasygnalizować. Tak to wyglądało. I właśnie na tym drugim moim admirałem, jak byłem admirałem na Drawie, no nie dopuścili mnie do głosu. Tak, mam pretensje w tej chwili, ale oczywiście to jest żart. Bo miałem przygotowaną jakąś mowę powitalną, bo on przyjechał na jezioro, myśmy złożyli się, popłynęli troszeczkę na jeziorze, mieliśmy biwak, no i miałem palnąć, mówiąc kolokwialnie, mowę powitalną, ale nie, no, zaczęło się ognisko, to każdy tam do niego rozmawiał, on się śmiał, no i nie miałem czasu go powitać, no i tak to się stało. A taka była rola admirała, no. Zamykał później cały ten spływ i ewentualnie ogłaszał fajfę. Zawsze się odbywał fajf, po każdej wycieczce. Zabawa po prostu w którymś domu, większym, mniejszym, ktoś się zdecydował, przychodził i autentycznie się z nami, można powiedzieć, bawił. No nie bawił się w sensie takim, ale obserwował, był zadowolony i cieszył się tym. Tak, to był specyficzny odpoczynek, bo myśmy go nawet czasem nie za bardzo, tak jak ja odczuwam, widzieli, a jak widzieli, to z książką w ręku albo z brewiarzem. Zresztą takie zdjęcia właśnie też są mojego autorstwa. Był czasem zamyślony, to znaczy, a czasem był bardzo dowcipny, bo przy jednym takim wieczornym rozpogodzeniu się po całodziennej burzy i opadach, troszkę słońce wyszło od strony jeziora, tam był taki poblask światła. On wyszedł jeszcze z parasolem i zaczął chodzić wokół namiotów, gdzieśmy tam już tak trochę przysypiali, albo nawet już nie chciało nam się wyjść. I takimi sypał dystychami, czyli dwuwierszami i każdemu coś tam przygadywał. Na pewno się wyróżniał. Tylko jak to teraz zdefiniować? No, zdefiniujemy może przez to, że był taki bezpośredni, strasznie bezpośredni. Chociażby ta rozmowa, którą tu przytoczyłem, no, ucz się, Aluś, ucz się i pchaj się dalej. No, ktoś by mi powiedział inny, no to mówię, w porządku. A tutaj to był, no można powiedzieć, grom z jasnego nieba, szok. To znaczy, takie miał oddziaływanie. Czy to już była świętość? Tak jak mówiłem, w młodości, no oczywiście człowiek był jeszcze może nie mniej dojrzały. Jak się spotkało właśnie ksiądz Karol albo jeszcze ksiądz tam Optułowicz i jeszcze, no tam brakuje mi nazwisk, no to ja nie wiedziałem, co mówić. Nie? Znaczy nie wiedziałem, co oni, o czym rozmawiają. Takie to były rozmowy. I to można powiedzieć, z biegu następowała taka zmiana. I te wszystkie gesty, może mimika, zamyślenia w okresie papiestwa, jakieś takie, to są moim zdaniem głębokie, znaczy on wtedy myśli, zastanawia się. Ja tak to odbieram. Być może, że to jest no moja subiektywna, oczywiście jest subiektywna, ale czy to jest prawda? Wydaje mi się, że tak. Potrafił w jednej chwili przypomnieć sobie coś, właśnie takim skupieniem, takim lekkim przymrużeniem oczu, bo również taki moment był, kiedy, ale to w 85, jak byliśmy pielgrzymką u Ojca Świętego i grupą ministrantów z Kościoła Świętego Floriana. Kiedy powiedziałem, że tu mam krzyżyk od mojego brata. Zastanowił. A, Mariana.
Nie widział go już ile lat? Z lat, no chyba z 25, nie? Ja wtedy nie wymieniłem imienia, a on pomyślał, a był starszy ode mnie, to znaczy starszy brat Marian, no, który też wcześniej był ministrantem. Więc miał, tak jak niektórzy mówią, komputerową pamięć, poważnie. Koledzy, z którymi właściwie nie byłem, 52-54, taki album powstał niedawno z wypraw, Staszek Rybicki i miał i jeszcze chyba ktoś. Po prostu tamte negatywy jakoś odnalazły się cudem. Żona jego gdzieś tam schowała. W tej chwili zostały obrobione bardzo pieczołowicie, zeskanowane na pięknym skanerze. Duża rozdzielczość, plansze powstały. Zresztą wystawa była pierwsza w Warszawie, a potem była w Bielsku. No, ja nie wiem, miałem taką dziwną naturę, że wszystkie negatywy, które robiłem, no powiedziałem, wywoływałem sam, a zaczęło się to, kiedy w Wrocławiu, jak robiłem pracę dyplomową, miałem dwóch kolegów, którzy byli pasjonatami fotografii, no i tam od nich się dużo nauczyłem i zacząłem fotografować. I miałem taką zasadę, że te wszystkie negatywy, jakokolwiek, przechowywałem w kopertkach. Robiłem sobie kopertki, ciałem na po cztery i przechowywałem. Do tej pory mam. I są do wykorzystania. Zresztą te, które są związane z naszą wielką postacią, no to są publikowane. To jedno, które mam kolorowe niedawno, znaczy nie jest jeszcze publikowane, chociaż już porozdawałem naszym przyjaciołom. Bo to jest ładne zdjęcie, kolorowe, z diapozytywu. No więc tak te zdjęcia się, że tak powiem, zachowały. On był kumplem dla nas, to nie był człowiek sztywny, który no, sztywno się zachowuje, mówiąc takim językiem popularnym. Nie, nawet go nie nawet mu, chociaż miałem pewne opory, nie pytałem, kiedy robiłem przy toalecie, znaczy toalecie. Przy goleniu, no to te zdjęcia, które tam powstały, te cztery zdjęcia. No, ja siedziałem, on siedział naprzeciwko. Tu poprosiłem koleżankę, żeby mi głową zasłoniła aparat. Mówię, odsłoń, a ja pstryknie. Nigdy nie było kłopotu. To znaczy, ja nie czułem takiej potrzeby, żeby go spytać. To był, no tak mówię, przyjaciel, tak jak każdy inny uczestnik wycieczki. Nawet jeżeli to była ta różnica, no w stosunku do mnie to 17 lat, w stosunku do nich to nawet może większa. No, nie odczuwało się tego. To była chyba jego ta wielka chęć bycia z młodzieżą. Może to. On sam również przenosił kajaki, jak trzeba było, tak zwane przenoski. No, też jest wiele takich zdjęć. Przepychał kajak, też jest takie zdjęcie. Przed jakimś tam młynem, to znaczy jest budynek, a pod spodem płynie rzeczka i trzeba było przepchnąć ten kajak. Tutaj nie było przeszkód. No ja nie czułem w każdym razie. Być może ktoś inny odczuwał. Ja nie, dlatego nie miałem. Nie wiem. Może tak, to było tak dla mnie naturalne, że już nie pytałem. I bardzo się cieszył. To nie tylko, że dostanie, ale bardzo się cieszył, bo mi przyniosłem jakieś tam, o, chociażby to zdjęcie, które, taki uśmiech tutaj. Przyniosłem chętnie, ale on nie przywiązywał do tego wielkiej wagi, bo, i znowu tak troszkę wyprzedzę czas, znaczy cofnę się, ale jednocześnie zdjęcie potem, no, on miał to, co miał tylko koło siebie. Reszta z rzeczy rozdawał. Ktoś przyszedł, ładne zdjęcie, chcesz, masz. I przypuszczalnie tak to zdjęcie trafiło do księdza Jana Twardowskiego. Dlaczego tak twierdzę? Ponieważ bodajże w 85 roku, chyba 85 albo 4 rok, pan prezes Gdańskiej Galerii Fotograficznej ogłosił poprzez
tygodnik powszechny, że jakieś ktoś ma negatywy związane z, i tak dalej, proszę się zgłaszać, nie? I ja się ociągałem troszeczkę i w zasadzie w ostatniej chwili powiedziałem, że mam takie zdjęcia, mam takie, takie, siakie. Mówi, tak, tak, to dobrze. O, wie pan co, to zdjęcie, no myśmy już wydrukowali właśnie taki prospekcik i to zdjęcie było jako takie, taki, na tym folderze pierwsze i napisane ze zbiorów księdza Jana Twardowskiego. Mówię, bardzo dobrze, no trudno, trafiło. Stąd moja, ta przypuszczenie, że trafiło do księdza Twardowskiego, no autor nieznany, w porządku. Czy ja sobie zdawałem sprawę, komu robię zdjęcie, tak? Można by to powiedzieć. Nie. Niemniej odczuwało się, można powiedzieć, jego osobowość. No w ogóle nieprzeciętną osobowość. Kiedy on zadaje się z taką no, grupą ludzi, jeździ, moknie, chodzi i w ogóle, to jest człowiek, który no, zasługuje, a poza tym jest tak mądrym, że tak potrafi na nas działać. Ja sobie nie zdawałem sprawy, chociaż chyba w podświadomości coś było. Zresztą jak teraz robię zdjęcia, to też nie myślę, co w przyszłości ten człowiek będzie taki czy siaki, tylko robię, no, dokumentuję pewne rzeczy. No, byliśmy w tej sali, której okno wychodzi na zewnątrz. My w środku, a młodzież, ta krakowska młodzież, z drugiej strony. Ale nim do tego dojdę, to czekamy na niego, czekamy, chodzimy sobie tam, rozglądamy się, jakieś to, o już idzie, nie idzie. Ja sobie chodzę też tam po korytarzu i wyszedłem tak przed te schody i patrzę, idzie postać biała i dwóch no, kleryków w zasadzie. Idzie po schodach do góry zmęczony. No to uklęknąłem pochwalony, bach ma w pierścień. O, Aluś, jak ty posiwiałeś, jak papież. Tak mnie powitał. No rozbrajająco. Ale co mnie jakoś tak zdziwiło, że szedł prawie że sam. No sam, dwóch kleryków i nikogo, bez obstawy. Świadczy też o czymś, sądzę. To było, no, oczywiście ta sutanna papieska, rękawy takie dość mocno wybrudzone, ale i przyszedł do nas. Przyszedł, przywitał się z każdym. No i zaczęła się ta dyskusja z nami i z młodzieżą na zewnątrz. To wychodził, otwierał, ksiądz Macharski mówił, chodź, no trzeba iść, bo tam krzyczą, prawda? No, a my byliśmy w środku, widzieliśmy. Później, jak była już sprawa taka, że nie spotykał się z nami w środku, no to byliśmy na zewnątrz, wiedzieliśmy, jak to wygląda. Wydaje mi się, że jak spotykał się w stanie wojennym z Jaruzelskim i to na jego usilne prośbę, prawda? Prosił go, żeby się spotkać jeszcze na Wawelu. To miało wpływ na dalsze zmiany w Polsce. I nie mnie oceniać teraz, czy stan wojenny, czy nie, był dobrym rozwiązaniem, ale dążenie, chęć rozmowy jego z przywódcami ówczesnymi być może doprowadził w sposób właśnie taki bezkrwawy do przemian. Bo prawdę mówiąc, w 1981 roku, kiedy no, zaczęły się te wielkie starcia, ja nie wiem, jak by się to dalej rozwinęło. Ja się obawiałem wtedy, bałem się. No jest spór, jest potępiany, prawda, Jaruzelski.
No, dzisiaj ponad 50% Polaków twierdzi, że to jest właściwie jedna z największych postaci naszej historii. Może patrzeć tak. Jeżeli 50, tak? No, Mówię. Mniej więcej, tak. No nie wiem, nie ocenić. Oczywiście komunizm i stan wojenny był straszną rzeczą, ale być może to była droga jakaś taka do potem. Przecież to było rozmiękczenie, to nie była rewolucja. I tutaj wydaje mi się, że te rozmowy naszego papieża z Jaruzelskim, wcześniej jeszcze z innymi przywódcami, no oczywiście te wtedy jeszcze nie były takie nastroje, no, mogły prowadzić do tego, co się stało w 1989 roku, prawda? Okrągły stół i przemiany. W sposób, co więcej, no, to się rozlało na całą Europę jako wzór. Oczywiście nie wszędzie skończyło się to bezkrwawo, ale pamiętamy, no, Rumunia, straszna rzecz na oczach, no, rozstrzelani przywódcy. Tutaj widziałbym jego wielką rolę.